Witam serdecznie na Babie Jadze. Uderzę ją tylko w tym filmiku z dwa razy z mocnymi artami pod wynik. I może trzeci atak oddam taki z innego koloru, żebyście zobaczyli, jakie są propozycje bicia w tych pozostałych atakach niż tych typowo wiadomo pod kolor. Nie jestem w stanie uderzyć na takie wyniki, no bo brakuje mi praktycznie każdej karty. Tak naprawdę w tym zestawie mam tylko drania. Wiadomo, że ten wynik robią tak naprawdę ciemnopierze w całej tej pierwszej setce, no ale nie trafiłem go, także nie ma co się nastawiać. Raczej zrobię wynik pod milion, może 1 300 000. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie planujemy walczyć o top 100. Nawet zresztą jesteśmy tylko 28 osób, ale jakoś zaskakująco wysoko jesteśmy, więc albo dużo osób odpuszcza tego tytana, no albo tyle ciemnopierzy się wykluło w sojuszu. No nic. Co potrzebujecie oczywiście, żeby zrobić wynik? No przede wszystkim artefakty. Huragan, tornado, zwój i duża mana. Pamiętajcie, jeśli używacie zwoju, to on zmienia na taki kolor, w jaką kartę klikniecie. Więc jeśli ja na przykład trafiłbym w gazelę zamiast kufu, no to zmienię na planszy klocki na żółte. Niby jest to oczywiste, ale kiedyś w moim sojuszu, no już nie gra ten chłopak u nas, no to wkurzał się na grę, że mu ciągle zmienia na zielone, a powiedzmy był fioletowy tytan, i czemu mu na żółte nie zmienia, tylko na te zielone. I się okazało później, że klikał cały czas w Franca, bo myślał, że to nie ma znaczenia, w co się kliknie. Oczywiście, żeby zrobić wynik, no to nie mam ciemnopierza, nie mam też Zenobi, więc jeśli Baba Jaga mi obniży siłę klocka, to nie jestem w stanie go podbić. Ale mam za to Tetisheri, która obniża defa, mam Kufu, który i kolena, którzy obniżają defa żywiołu. Tak naprawdę wystarczyłby jeden z tych dwóch. W drugie miejsce mógłbym właśnie wziąć sobie Zenobię, gdybym ją miał. Drani zastępuje Franca. Franc będzie grał w innym składzie. No i zamiast gazeli mógłby być Wilczysław, Tarlak czy Miki, a w najlepszej opcji Oceanus. Ale Mikiego niedawno trafiłem i nie mam teleskopu, żeby go robić. A chcę spróbować z gazelą po prostu. Oceanusa oczywiście nie mam. No dobra. Lecimy z tematem. Czyli te klocki się jakoś tak wolno przesuwają. W sumie zrobiłem teraz duży błąd, bo baba się zaraz odpali, a ja bym nie chciał, żeby się odpalała. No lipa, no strasznie. O, teraz dopiero się plansza gdzieś tam ciekawie trochę ułożyła. Będę musiał drania inaczej ustawić na kolejny raz, bo za dużo tych minionów się tworzy, które psują mi wynik. Przez to, że tam się oni tam dziobią i nic się tutaj konkretnego nie wydarza.
Zaraz mi się skończą już wszystkie arty. No ale powiedzmy, że plan minimum jest już wykonany. Myślę, że byłby lepszy wynik, gdybym trochę inaczej poustawiał karty, czyli drań w innym miejscu, no i chyba gazela też by w innym miejscu lepiej jakby była, bo w tym wypadku jak jest teraz, to no nie mam w pełni potencjału wykorzystania tego huraganu. Także zaraz tutaj przemieszam i spróbuję poprawić mój wynik. O 3 pozycje awansowaliśmy w rankingu sojuszu. Tak z ciekawości, ile by brakowało do top 100? 12 milionów. Kanciapa jak zwykle jest, Jerycho. I Nemezis też walczą. 3 sojusze są w top 100 nasze, polskie. Kurczę, no fajnie byłoby dołączyć, no ale nie planowaliśmy tego ruchu. Zróbmy to w ten sposób. No kurczę. Teti Sherry. Gazela może sobie być tutaj. Kolen może być tutaj. Kurde, może z Asteriusem zagram? On też obniża defa dodatkowo. Zobaczymy. Aj, nie zmieniłem oddziału na draniu. Okej. Wypadałoby gazelę jeszcze odpalić zanim. No, trochę straciłem potencjał. Wpadnijcie jakieś kociuszki czerwone, bo na razie licho. Ajajaj, przydałaby się gazela. Kurczę, to nie tutaj. Ach, źle spojrzałem. Gdzie jest punkt czuły? No nic, to trudno się mówi. Także tutaj wynik już nie poprawię. Z tego względu, że no nie mam zwojów. A mam zblokowany cały czas tornado. I znowu zblokowało mi tornado. Okej. Może jeszcze jakiś cios zdążę zadać. Jednak nie, bo wpadło kombo za duże. No dobra, tak to by wyglądało, jeśli chodzi o moje dwa takie ataki na... z artami.
Teraz spróbuję sobie zaatakować coś w innym kolorze. No i dobra, i mam teraz taki skład. Zamiast imbirki powinien iść tutaj tarlak, a zamiast gracji ratostork. Ale nie mam tarlaka, a ratostork jest na 3-7 i w sumie nie wiem, czy będzie mi tutaj tak jakoś specjalnie potrzebny. Oczywiście karty do obniżenia defa są lepsze, ale ja lepszej nie mam, mam tylko Kamrata i niezrobioną Silvarię. No i co? No zobaczymy. Z tą imbirką czasem sobie dla fanu swojego Tytana i wychodzi całkiem nieźle, bez używania grubych artów. A tutaj z grubymi artami jeszcze jeden atak sobie zrobię i jestem ciekaw po prostu, jak to wyjdzie. O kurde, no muszę tak iść. No szkoda, że się to zużyło, no ale dobra. No nieźle, imbirka tam widzę, że biła po 7,5 tysiąca. Tylko kwestia tego, że fajnie by było, jakby się jeszcze umiała załadować znowu. Dziewięć i pół tysiąca, no nieźle. Aczkolwiek no nie ma tu jakiejś rewelacji w wyniku. A najgorzej jak mi Brienne tutaj umrze. Prawie 10 tysięcy imbirka bije. No a tak jak mówię, no szału nie ma. Niestety tutaj się nic ciekawego nie wykręci. Mimo że użyłem sporo artefaktów, ciemnopierz to nie jest. No i ciągle mam zblokowaną no, podmiankę żywiołu, która jest kluczowa w sumie. I znowu blokada. Nie wiem, czy jakbym nie wziął sobie na przykład tej gazeli zamiast... Zamiast kogo? No gracja tutaj musi być. To czy nie byłby jakiś lepszy wynik? No ale myślę, że drugi raz nie będę bił tym składem. Został mi ostatni atak. Przynajmniej do godziny 20, czy 21. Więc mam oddane 8 ataków. Ten będzie 9 i nagram jeszcze w sumie jeden, bo jestem ciekaw, jak ten skład się sprawdzi. Mam goblina, czy złotko tak samo się dobrze sprawdzi jak Ciemnosław? Na pewno nie, ale zobaczmy, co może się tu wydarzyć. Oczywiście muszę cały czas te złotko boostować i w sumie jedną rzecz miałem zmienić. Miałem wziąć sobie sztandar, o którym zapomniałem. No i wiadomo, żeby był wynik, to musiałbym też mieć odpalonego Fransa cały czas. Na razie plansza dosyć taka lichawa. Już nawet nie mówię o klockach w moim kolorze, ale w ogóle jakieś klocki mi się przydały.
No nie, no szału nie ma. I raczej nie będzie. Okej, okay, no takie klocki jakby się dały jak teraz był, to mogłoby coś z tego być. Dopiero pierwszy teraz diament. No nie, nie, to nie jest to, czego oczekiwałem. Zobaczmy podsumowanie. Po 9 atakach 7 milionów, niecałe 100 tysięcy. I to już mi na pewno, nawet nie musiałbym tych trzech ataków oddawać, to już jest na pewno wynik, który gwarantuje mi 1%, na którym mi aż tak bardzo nie zależy, bo... No bo mamy jeszcze ten awatar. Ale jak będzie, to będzie. Dajcie znać, jak wam idzie Baba Jaga, czy już ją porobiliście i do następnego.